zdanie i chciałbym tu serdecznie zaprosić Państwa radnych. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Bardzo proszę Państwa o zajęcie miejsc. Ja zapraszam Panią Katarzynę Pawlak do Skarbowki, bo upominałem wcześniej. Proszę uprzejmie o uiszczenie opłaty. Bardzo uprzejmie, proszę o obysłu. Cieszę się bardzo. Proszę o zapraszam serdecznie. A Państwa radnych proszę o zajmowanie miejsc. Pani Kasiu, proszę uprzejmie. Sądzę, że dysponuje Pani środkami finansowymi. Bardzo proszę. Nie chcę tego czynić, ale już jedynie co po raz drugi kolejny powtarzam, więc niestety nie mam innej metody, aby Państwa dyscyplinować. Proszę Państwa, tym bardziej, że pierwszy będzie rewelował nasz gość. Akurat ten punkt chcę, żeby miał ten komfort powagi obrad. I bardzo proszę Pana Profesora Doktora Habilitowa Jacka Szymona Kraszewskiego z Akademii Wychowania Fizycznego imienia Wojciecha Waczyka w Krakowie o zaprezentowanie właśnie w tym punkcie przekonującego materiału, który będzie dla nas radnych wytyczną do podjęcia tej decyzji. Bardzo proszę Panie Profesorze. Mam nadzieję argumenty ku temu, aby podjąć taką decyzję. Pozwólcie Państwo, że na początku przedstawię generalne takie założenia dotyczące projektu pomysłu Igrzysk Zimowych w Krakowie. Konkretne zmiany społeczne, ekonomiczne, na przykład powstanie nowych miejsc pracy. Z dokumentu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego wynika, że w Kanadzie w prowincji British Columbia przybyło 20 tysięcy nowych miejsc pracy związanych z przeprowadzeniem parę informacji podstawowych. Proszę Państwa, Igrzyska Zimowe odbywają się w ciągu 16 dni. Realizowane jest 7 różnych sportów. Państwa 98 konkurencji rozgrywanych, z tego 39% na lodzie. To jest według programu Igrzysk, które się odbędą w 2018 roku. Należy sądzić, że proszę Państwa, znowu opierając się na dokumentach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, wiadomo, że Igrzyska w Vancouver były transmitowane w telewizji i w radio przez 235 nadawców do 220 krajów świata. Bardzo ważne pytanie za ile. Proszę Państwa, otóż opierając się na budżecie, który przedstawił Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, trzy miasta, które były w finałowej rozgrywce o prawa organizacji Igrzysk w 2018 roku, fundusze i budżety były na 15 tysięcy widzów. Tam proponuję, że było rozegrane wyżwiastwo figurowe oła szoku. Strefa następna to jest strefa Zakopane. Tam byłaby część konkurencji na śniegu rozgrywana, związana oczywiście z Zakopane. Skoki, biegnie, wiatrą w Pobliskim Kościelisku i w Pobliskim Jurgowie na bardzo dobrym, nowym stoku Cnowo. I w końcu strefa Słowacji, strefa Jasna, na duże Popo, świetnie przygotowane, były rozgrywane konkurencje na Narciarstwa Europejskiego i Freestyle Narciarskiego. Nie chcemy korzystać z kasprowego, albowiem uważamy, że mamy mało kas, że one są dobrem narodowym i nie powinno się ingerować zbytnio w infrastrukturę. Nie powinno się dążyć do tego, by tam były wybudowane na przykład systemy do sztucznego śnieżenia. A takie są wymogi Międzynarodowej Federacji Narciarskiej. Fokok większości inwestycji już ma. Proszę Państwa, informuję, że karta olimpijska dopuszcza przeprowadzenie części konkurencji w innym kraju. I to jest zgodne z kartą olimpijską, czyli swoistą najważniejszym dokumentem, do którego kieruje się współczesne olimpijskie. No i proszę Państwa, w takim zdjęciu graficznym strefa Kraków, niebieska strefa Zakopane i żółta strefa Jasna. Silnym argumentem naszego projektu jest to, że dysponujemy trzema dużymi lotniskami. To jest Kraków,
to jest Katowice i w Popradzie również jest duże lotnisko i lotniska w Popradzie dojazdy jest 80 parę kilometrów. W większości komunikacja odbywa się autostradą tam budowaną. Panie Przewodniczący. Dziękuję Państwu. Dziękuję serdecznie Panie Profesorze. Sądzę, że to było naprawdę coraz interesująco i wyczerpująco przedstawiona argumentacja za tym, aby Kraków był w przyszłości miejscem odbycia zimowych igrzysk olimpijskich. Proszę Państwa, w tej sprawie mamy pozytywną już opinię Komisji Budżetowej. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Czy są stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Zatem otwieram dyskusję. Przepraszam. Jeszcze uzupełnienie do wystąpienia Pana Profesora. Projektodawca. Tak, bardzo proszę. Proszę Pani Dyrektor, przepraszam. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Szanowni Państwo. Pragnę dodać, że jest uchwała Rady Miasta, projekt uchwały Rady Miasta wskazuje podjęcia prawa woli w sprawie podjęcia działań zmierzających w kierunku organizacji i nowej olimpiady igrzysk olimpijskich w Krakowie Rady Miasta. Pragnę dodać, że Zarząd Województwa Małopolskiego podjął już taką uchwałę. Tytuł tej uchwały bardzo zmierza projekt oczywiście naszym, który jest Państwu przedstawiony. Jest to uchwała 1250 roku w sprawie przyjęcia deklaracji o przystąpieniu województwa małopolskiego do organizacji małopolskich klubów igrzysk olimpijskich w Kraków 2022. Również Stowarzyszenie Gminy Powiatów podjęło taką uchwałę, również wyrażającą wolę. Pragnę dodać, że podczas spotkania konferencji, która odbywała się w Krakowie w piątek i w sobotę, przedstawicieli strony polskiej, strony chorwackiej, zostały podpisane listy również uznające chęć organizacji igrzysk olimpijskich. Podpisały ten projekt listu intencyjnego, dwie strony, prezes naszego polskiego komitetu olimpijskiego, jak również słowackiego. Również podpisane są listy intencyjne wszystkich członków koncepcji, jak również naszych najwyższych władz, pana prezydenta, pana przewodniczącego rady i wszystkich osób, które były zaangażowane w ten proces, przedstawione do premiera Polski. Wnoszę o to, że Państwa przyjęcie tej uchwały do tego pytania. Dziękuję Pani Dyrektor. Ta informacja przypominająca była bardzo istotna. Zaangażowani w ten projekt rzeczywiście mamy wszystkie władze, zarówno nie tylko miejskie, ale i wojewódzkie. Proszę bardzo, Pan Przewodniczący Koszmider. Zapraszam, teraz będzie oczywiście dyskusja. Proszę uczestniczyć. Państwa, postaram się krótko, ale o pewnych rzeczach muszę powiedzieć. Po pierwsze, dyskusja na ten temat odbywała się już od dawna, kiedy rzeczywiście Zakopane nie udało mi się wejść do finału. Wtedy informacja, która poszła ze spotkania Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego była taka, że gdyby Kraków startował, szanse byłyby o wiele większe. Przyspieszenie nastąpiło, ponieważ w piątek sobotę odbyło się tutaj spotkanie przedstawicieli Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Komitetu Olimpijskiego, gdzie wspólnie ustalono, że strony tak wyrażają wolę organizacji wspólnej olimpiady, której jakby symbolem i miastem aplikującym byłby Kraków. Także wtedy podpisało się, pani dyrektor mówiła, list intencyjny między polskim PKO-em słowackim i przedstawicielami władz wojewódzkich i miejskich. I to jest jakby uzasadnienie dla takiego tematu. Teraz tak naprawdę, jak pani dyrektor mówiła, mówimy o wstępnej deklaracji, staramy się odnieść w sprawie aplikacji. Uchwała dotyczy powołania zespołu aplikacyjnego i uprawomocnienia osoby, która będzie reprezentowała ten zespół w różnych działaniach. Po to, żeby takim pierwszym krótkim krokiem będzie prezentacja tej informacji na temat potencjalnej wniosku aplikacyjnego na posiedzeniu Rady Ministrów. Ponieważ to dopiero działania Rady Ministrów i stworzenie Narodowego Programu aplikacji o zimowej igrzysk olimpijskie otworzy nam o wiele szersze możliwości. To ważne, żeby to powiedzieć. O finansach już była mowa, to znaczy na dziś
Pierwsze pieniądze w 2014 roku, przełom 13-14 roku dotyczy to 150 tysięcy dolarów, jeżeli zdecydujemy się podjąć drogi teraz. Zainteresowanie i wsparcie, już też była mowa, udzielił nie tylko Słowacki Komitet Olimpijski, Polski Komitet Olimpijski, ale także już władze województwa małopolskiego, podejmując w tej materii stosowną uchwałę, czy też była mowa. Wiem, że w obecnej sytuacji finansowej wielu z nas może być wątpliwości. Kiedy mamy trudną sytuację, kiedy musimy podejmować różnego rodzaju reformy po to, żeby ratować bieżące finansowanie, jak można mówić o czymś takim. Ja powiem tak, że właśnie po to teraz robimy, żeby pokazać, że naszą perspektywą nie jest tylko wyjście z kryzysu, ale przede wszystkim po co z tego kryzysu wychodzi. Po to, żeby uczestniczyć w dużych projektach, po to, żeby uczestniczyć w projektach, które będą ściągały do Krakowa różne inwestycje, będą ściągały do Krakowa o wiele większą i zupełnie inną grupę kryzysu. Teraz zaczynamy ten ruch. Rzadko się zdarza, o tym też chyba mówił pan profesor, ale rzadko się zdarza, żeby ktoś startujący w aplikacji za pierwszym razem otrzymywał zgodę. Czasami cuda się zdarzają, ale rzadko. Tym niemniej samo już startowanie rozpoczyna ogromną akcję. Wczoraj było podpisanie porozumienia, przedłużenia porozumienia o współpracy między Krakowem i Rzymem. Pierwszą informacją, którą przekazał prezydent Gumi, Rzymu, była taka. Przywiozę deklarację poparcia waszej kandydatury. My, miasto Rzym, popieramy Kraków. To już przyniosło rezultaty w postaci, że tak powiem, jakiegoś promowania Krakowa. Biorąc pod uwagę, że mówimy o perspektywie 10-20-letniej, to rozpoczynamy dzisiejszą dyskusję, dzisiejszą decyzją. Długi, bardzo długi marsz. Ale mam nadzieję, że jeżeli nawet nie my, to nasi następcy na tych ławach będą mieli okazję przegłosować wniosek aplikacyjny, będą mieli okazję przegłosować całą stronę, całe działania wykonawcze i jego terenie. Bo to naprawdę może ustawić Kraków dużo, że tak powiem, innej perspektywie niż dotychczas. I moim zdaniem przy wszystkich wątpliwościach, które są, zdecydowanie się za tym opieramy, zdecydowanie to popieramy, uważam, że warto rozpocząć ten projekt. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie Szymerowi. Bardzo proszę o zabranie głosu przewodniczącego Komisji Sportu i Turystyki, radnego Tomasza Urynowicza. Bardzo proszę, panie radny. Komentarze też nie może będą, a teraz proszę o zabranie głosu. Dziękuję panu radnemu.
Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, Pani Radna Matena, zapraszam. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Jeśli nie, to proszę przedstawiciela projektu. Jeszcze Pani Radna Janko. Proszę bardzo, przepraszam. Zapraszam Panią Radną. A, Pani Radna rezygnuje. Czy Pan Radny zgłosił się? Tak, to zapraszam serdecznie. Pani Radna Janko zdecydowała. Pani Radna, proszę. Panie Prezydent, Wysoka Rado, ja mam nadzieję, że radni z Platformy razem z posłami jeszcze wymyślą parę imprez w Krakowie, jeszcze w Zaczata piłce nożnej, mam dwa stadiony, parę mniejszych. To w trudzie się w 30. Kraków ma bardzo dużo pieniędzy, w związku z tym chciałbym się dowiedzieć od skarbnika, co on na ten temat myśli. Na temat wyjścia Krakowa z taką inicjatywą. Ja rozumiem, że euro było wielkim sukcesem. Widzieliśmy to parę dni temu. Zobaczymy, czy się to skończy. Czy dymisjami, czy niczym. Mam nadzieję, że Kraków nie będzie organizował się nowych olimpijskich. Dziękuję. Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie. W ten sposób ta dyskusja nabiera nowego kształtu. Proszę bardzo Pana w zakładzie Wojtowicz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, Wysoka Rado. Słuchając się głos mojego szanownego kolegi, czułem trochę taki ton ironii, trochę sceptycyzmu. Niestety Panie Radzie, bez inwestycji, bez planowania przyszłość nie rozwiniemy się, zarówno jako miasto, jak i jako państwo. Musimy ponieść koszty, ale te koszty dla Krakowa tutaj myślę, że jeszcze nie raz będą przedstawione, że będą korzystne. Pan profesor wspomniał wstępnie, bo bez pan dostępny plan o tym, że około 80% środków będzie serwy, co najmniej 80%. Być może te 20% będzie pozyskane nie tylko z samych budżetu miasta, ale może także z innych środków. I to będzie rozłożone na lata. Tu chcę powtórzyć całą infrastrukturę zewnętrzną, także obiekty sportowe. Jeżeli chcemy, żeby Kraków nie starzał się, dlatego żeby Kraków miastem nie mógł dla młodych, to w tej chwili inwestycje spowodują, że Kraków będzie miastem dla młodych. Ale nawet gdyby nam się nie udało wygrać tej aplikacji, to proszę Państwa, koszty, które poniesiemy w kategoriach samego przystąpienia do aplikowania o sprawy lokalizacyjne, są krótko w morzu w kategoriach zainwestowania w promocję Krakowa. Gdybyśmy wydali te promocje na te pieniądze na promocję, to zdecydowanie więcej musielibyśmy wydać pieniędzy, żeby pokazać to miasto na arenie międzynarodowej. Dziękuję bardzo. Także uważam, że naprawdę gra jest warta się. Dziękuję Panu Radnemu Wojtowiczowi. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę przedstawiciela projektodawcy, które były pytania, no sądzę, że chyba nie za bardzo normalnie wszystkie precyzyjnie odpowiedzieć, ale przynajmniej ustosunkowali się do nich. Ja proszę Państwa radnych o zachowanie. W zakresie, który będzie tu precyzowany, będzie finansować marszałek
województwa małopolskiego i wojewoda. W związku z tym nie można w tej chwili na tym etapie określić wysokości środków, które gratuluję muszą podnieść. Państwo widzieliście na prezentacji, jak również pan przewodniczący Kośmider powiedział, jakie są kwoty te, które są niezbędne do zapłacenia w pierwszym etapie. 150 tysięcy dolarów, 500 tysięcy dolarów w etapie drugim i to również są koszty, które będą rozłożone na wszystkie strony, które partycypują w tym wydarzeniu. Więc nie jestem w stanie odpowiedzieć. Natomiast odpowiadając na takie pytanie, no nie jestem w stanie wysłuchować się do pytania, co z każdym na ten temat wiesz, ponieważ było to pytanie do niego teraz. Dziękuję pani dyrektor. Proszę państwa, czy jeszcze ktoś? Nie widzę. Zatem proszę państwa, stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i w związku z wnioskiem krajowego zgłoszonym o tym, aby odstąpić od tego czytania, wyznaczam termin poprawek na godzinę 12.15, a ostateczny krajowy 12.30. Proszę państwa, przechodzimy zatem do kolejnych punktów naszego